Idzie? Idzie. Yo, Siema siemandero. wszystkim. No, tutaj życie i ło z Holandii. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy dzisiaj w Monster. O, właśnie. Jest Monster, jesteśmy nad morzem. Mamy 5 km do morza, ale jakoś nas jeszcze tutaj nie zawiało w tym roku. Ani w tamtym? Ani w tamtym. No, a takie mamy tutaj małe dzisiaj beverage. Jest ja mam piwko, Aga ma drinka, zdrówko. Jest sobota, przypominam. Który dzisiaj jest? Luty? 20 zaraz wam powiem. Jest 26. O, no, 26 lutego. No, jest piękna pogoda, nie wieje, jest słoneczko, pokaż ładnie okolice. Tam jest Hoek van Holland, tak. Także tam jest daleko. Tam pokaż macie wpływ do portu tutaj, w Rotterdamie. Tam mamy, w tamtym kierunku mamy Hagę, Schiedam. Tak. Scheveningen. Czekaj, niech mi ostrość złapie. Ostrość. Nie, bo... Tam jest Scheveningen, tam jest Haga. A tutaj mamy Monster. Taka fajna wioseczka. Fajna, ale mało się w niej dzieje. Czasem dobrze, jak jest taki spokój. Co kto lubi. Tak jest pięknie nad morzem. A i powiem wam, co za piwko, to wy wiecie, to jest piwko z Alika. Tak. Schultenbrau, nie wiem, czy w Polsce jest takowe, natomiast to jest sławetne piwo z filmu New Kids Turbo, tak. Co zobaczyliśmy wtedy to piwko i tam je kupowali w sklepie, się nazywał Lupus. Lupus. W oryginale nazywa się Plus. Plus, no faktycznie Plus. No, no i co, tak trochę nie nagrywaliśmy, ale trzeba trochę nagrać, zobaczyć jak wygląda pięknie plaża. Później sobie tam pójdziemy. O, tam gdzie ten domek jest, to w tamtej okolicy bardzo dużo ludzi ćwiczy na kitesurfingu. Mm. Tylko akurat teraz mamy przypływ, no, słaby wiatr, w sumie jak na warunki na kitesurferów. Iło. No w końcu od tego piątku nie trzeba szmat nosić na gębie. Tak. Także mamy w końcu luzik. Chodzimy sobie wszędzie do sklepów. Holandia zniosła obostrzenia dotyczące noszenia maseczek. Praktycznie wszystkie obostrzenia ogólnie. Tak. No maski to trzeba tylko w transporcie publicznym, to jest tyle. Co, i tak jest chore? No jest chore. Bo w sklepie nie trzeba, ale w transporcie trzeba. W kolejce jak stoi 20 nie, osób, nie trzeba maseczki. Nie zarażę się, ale w autobusie się zarażę. No, ale to już tak powoli trzeba kończyć ten temat, bo to już chyba wszystko, co było powiedziane na ten temat, zostało powiedziane i ja myślę, że nie ma co tutaj dodawać, bo już wystarczy. No. Telefon nie chce ostrości, sorry. No także do 15 marca mają znieść w Holandii już wszelkie obostrzenia. A gdzie masz mikrofon spod? Nie wiadomo, czy paluszkiem nie zasłaniasz? Nie, bo pewnie będzie trzeba głośniej mówić, nie wiem jak tu będzie fonia, zobaczymy. No nie wiemy, bo nasz pierwszy Sony to raz jest taki sprawdzony, wspaniały aparat. Ale dzisiaj żeśmy nie wzięli, bo przyjechaliśmy tutaj tak zupełnie od czapy, ale warto było. Chodź, idziemy sobie idziemy z naszymi na dół. Na dół, popatrzymy sobie, zobaczcie, tu jest... Tam się podchodzi, z tamtej strony, z dołu tam startujemy. Tak. A tutaj teraz jesteśmy na szczycie i teraz sobie idziemy w dół na plażę. No to chodźcie z nami na taki fajny spacerek. Tak, zobaczycie jak wygląda holenderska plaża. Bo to chyba taki pierwszy dzień będzie chyba taki wiosny, taki wiosenny trochę bym powiedział. No trochę tak, bo w nocy mieliśmy przymrozek. Bo rano jechałaś gdzie? Rano byłam na tak zwanym tureckim targu w Hadze. No bo to u nas się mówi zwyczajowo targ turecki, a tak w oryginale on się nazywa Haksamarkt. Także macie no tam, fun. No macie tam dużo ogólnie stoisk, żeby sobie kupić jakieś ubrania, chemię, jakieś tam części do czegokolwiek, garnki nawet, no bo to turasy to przecież te garnki i szmaty kupują. No, i, ale ja przede wszystkim to zawsze jeżdżę po owoce i warzywa, bo naprawdę zajebiście tanio. Tam są rzeczy, przepraszam, przerwę, patrz, pokaż jakie ładne wydmy są. Tak. Pokaż jak ładnie wyglądają wydemki. Kurde, ładnie się uformowały. No ładnie nawiało. Ostatnio były mniejsze, jakbyśmy tutaj byli. Także już jesteśmy, widzicie, niżej. To jest w ogóle park krajobrazowy, te tak. Wydmy. No, także idziemy sobie dalej. Ku fale i nieskończoności. Jeden dzień dłużej. No, i jeden dzień dłużej. No, także dzisiaj rano super wstałam, jest. Pojechałam sobie na... Idziemy, takim piachu brodzimy. O, ja jestem przygotowany, mam buty trekkingowe, nie to co na jednym kanale w białych adidaskach po błocie tak. I po lodzie. Ja no. Też przygotowana do zajęć, przynajmniej mam buty za kostkę, więc mi tak, nie wieje. Ale masz Jordany, to one się lepiej kleją do podłoża. Tak, tak, są bardziej przyczepne są. Tu są kontenery fajne, bo tutaj ludzie mają wykupione, trzymają deski swoje i tak. Żagle.
Tam jest z tyłu, mają prysznicę, taką kantynkę i można tam siedzieć, bo tam jest tak fajnie zategowane. Zresztą możemy tam pójść. Możemy bo pójść, jest otwarte, pokazać. To chodź, pokażemy. Taki punkt widokowy. O Boże, ale śmietniki pokaż mam. Tak tą plaszkę dookoła, od tego do tego. Mm. Ty w ogóle nie ma wiatru, no nie wierzę jak w to. Jak może cicho szumi. Dobra, idziemy na ten. No nie wierzę w to. Kurde, w ogóle dzisiaj to jest... No dobra, trochę jest tak, wiatr. Tak, ale znaczy, bardzo nie, słabo. To nie jest wiatr. Nie, to nie jest wiatr, to jest bryza. W Holandii to nie jest wiatr, nie ma wiatru. Ostatnio mieliśmy wiatr, który wiał 9 w skali Beauforta. Tak, uwierzcie, Beauforta, tak, nie dało się... O, ktoś się kąpie. Dobra, to nie idziemy, bo to jest ten. Ale tak, bo to deski. Jest, ktoś się płucze. Terrain, ale jest. Możemy sobie pójść na tą, na plażę. O, już powoli tutaj muszle widać. Tak, są muszle. Pójdę do cienia, bo słońce może świeci, nie widać. Może jakieś znajdziemy ładne. O, ale cała plaża, ogólnie. Patrzcie. Tu, o, się Agnieszka zakopała. Chodź, idziemy, zobaczymy. Ty, jak jest sztorm, to teraz może coś powinno wywalić ładnego. Bursztyn. Bursztyn, bursztynek, bursztynek. Znalazłam go na plaży. To jest nasze wykonanie. Tak. Tu nie ma tych praw autorskich, bo to my nie, śpiewamy. Nie. O, jest. Ale na białym plaża, Agniesia, jak wygląda? To jest olbrzymia plaża, ludzie. Zrób taką panoramę powoli. Boże, jak jest pięknie. Mówię wam, szkoda, że tego nie widzicie, bo jest mega. Sobłędnie. Sobłędnie. Wow. I pokaż to zejście, tak wygląda. O. I stamtąd żeśmy właśnie przyszli. Tak, z tamtej ile góry. Jest czasu? Jeszcze cześć! To idziemy. Jeszcze mamy jeszcze czas. Jeszcze do 20 mamy. O Jezu, piach mi się nasypał z tyłu. Nie, nie szkodź. Przywiozę coś ze sobą. Tak. Podam to. I tam jest te Hoek van Holland. Pięknie. Tak, tam jest te rafinerie są całe. Tak. Z paliwem, tam jest wiertnicza. Mhm. Tam gdzie piwo wskazuje. Widać. I okej, okay, idziemy. O, wow. Jak ja możliwe, że tu ponad rok czasu nie byłem, będąc 5 km od plaży. No, ale jak tak mówią, pod latarnią jest najciemniej. Tak. Zawsze. Ludzie, którzy mieszkają nad morzem, bardziej chcą w góry, a ci co w góry, to kadruj... na odwrót. Tak, na odwrót, no. No, ale my tu spokojnie. Nawet ludzie są. Dobrze. No, zobaczcie, jak to wygląda. Idziemy do fal. Fal, nie ma fal. Nieprawda, bo są. O, buty mam już ciężkie, piach mi się nazbierał pod podeszwą. Nie, bo zobacz, mam te wszystkie, nie, bo ja mam pokaż. Te górskie. I co? Wow. I zaklejone. Zakleił. O, już czuję, że już mi się niekomfortowo idzie. Nie obczyszczają się z piachu samoistnie. I dlaczego? Patrz, jeszcze idziemy tyle, słuchajcie, już ze 3 minuty, jeszcze żeśmy nie doszli. No to przepraszam, to chyba mamy odpływ, bo tak się idzie i idzie coś. No, no tak, odpływ. No Agnieszka oczywiście, znajomość. Dobrze, jest odpływ. Dla mnie może być i przypływ. No, tu idziemy po takim mokrym piachu i zobaczcie, wszędzie są normalnie musze. Tak, tak, już taki ubity. No, odpływ, bo to nawet widać po piachu, tak. Jak odszedł. O, tu już mi się komfortowo idzie. No tak. O, ta niebieska jest ładna. Jest tak jak holenderski kolor. No. Tej porcelany. Tak, można wziąć. Oczywiście ostrość, nie? Możemy do naszej tej dekoracji użyć na kwiatki. Możemy. Ale to zaraz skończymy zbierać, to się pozbiera. Tak, bo dużo takich jest. Ładne. Dobra, idziemy do tego. Mhm. Powinno, o, tu jest więcej. O, patrz na tą niebieską. Patrz na tą. Uo. Ale ładna. Patrz. Zobaczcie, jaki piękny kolorek. Pewnie nie będzie ostrości niestety, ale dobra. No dobra. No to nie jest Sony, no musi to jest tylko Motorola. O, a tu macie? Małże. Tak, po małży. Tak. Czasem się zdarzają z masą perłową. Tutaj masz ten. O, tutaj tak samo. Dobra, pięknie jest, mówię wam. Jest ciepło, jest tak. Chyba 8-9 stopni. To jest naprawdę mega. Też po małżynę. Tak, jakaś taka też perłowa. O, było widać nawet, odwróć jeszcze raz. No, jest perła. O, ładna. Jest perła. Może weźmiemy? Wow. Te też lubię. To są takie karbowane, są nie? Są takie Raffles. Raffles. Rafflesy. Pewno, normalnie będzie tutaj cały. Chodźmy do wody, później będziemy się martwić. Jak wrócimy. O, wodorosty jakiś, jak ktoś lubi. O, uwaga, mokry piach. O, uwaga, przeszkoda pierwsza, rzeka. Czekaj. Głęboko? Nie, znaczy dla mnie nie, ale... O, patrz jaka ta. To po ostrydze chyba. No, taka otwarta. Patrzcie. Wow, wielka. Patrzcie. To może być ostryga? Tak, jakaś małża.
idę, bo zaraz utonę tu. No, idziemy. Idziemy, zobaczcie, chodźcie z nami. W ten piękny, lutny... lutny poranek będziecie z nami, chociaż tyle. O, ile ludu, coraz więcej, dobrze. Tak, i zobaczcie, jak to wygląda, Boże. To jest never ending story. Really. Chodźcie, posłuchajcie tego kojącego tak, szumu morza. Trzeba. Bo tyle ostatnio jest bałaganu wszędzie, że lepiej nie słuchać tego. O. Tak, to jest morze. Północne. Uważaj. Jest, dotknęliśmy. Bo. Oj, poniosło. O, patrzcie, jakie fale w ogóle. Wow. To co? Czas na surfing. Już go nie ma. Pojawiam się i znikam. Dobrze, patrzcie. No. Także taka chwila ciszy, słuchajcie, nie będziemy teraz gadać, a wy sobie tak będziemy kadrować, panoramę robić, a wy sobie słuchajcie po prostu. Taka minuta relaksu. Jak jest? Jest pięknie, tak? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Zapomniałem już naprawdę, słuchajcie, tego widoku. To jest chore. 5 km rowerem, autem, pieszo. Oj. Po co aż tyle? Po co? A, zamoczył sandały. Jest, musiałem. Co błędne. 5 km tak blisko, a człowiek zapomniał. Tak. No to jest chore, nie? A jak macie 300-500 do morza, to myślicie cały rok, żeby pojechać nad morze. A my praktycznie nad morzem mieszkamy i... I dupa. Czas to zmienić. Zamiast wypić piwo w domu, można tutaj przyjechać wypić piwo. Posiedzieć. Jeszcze na świeżym powietrzu. Poleżeć. Patrzcie w ogóle, jak te wydmy wyglądają z tej strony. No. Akcentem. My idziemy poszukać sobie, słuchajcie, muszelek. Tak. Do naszej ekspozycji kwiatowej, którą mamy na parapecie, którą Aga tam przygotowała, bo już kilka mam ładnych. Idziemy zbierać dalej. Holenderska porcelana. Tak. Delfska. Wam życzymy zajebistego weekendu. Przede wszystkim spokojnego i mówię, postarajcie się zresetować, głupie telefony wyłączyć. Znaleźć chwilę dla siebie, mówię, czy to będą pompki, przysiady, czy głupia gierka w telefonie, to sobie to zróbcie, bo ostatnio jest tyle bałaganu dookoła, że już nie da się tego wszystkiego słuchać po prostu i już starczy, nie? Trzeba odpocząć od tego bałkotu. Tak, kupcie sobie jakieś piwko, albo wypijcie jakiegoś soczka, albo jakiegoś drinka, albo w ogóle cokolwiek, albo sobie zróbcie drzemkę i też będzie zajebiście, no. Także trzymaj ta się ciepło i do następnego. Może jeszcze dzisiaj jakiś filmik nagramy z domku. No.
zobaczymy, bo dzisiaj taki piękny dzień, że się chce. Trzeba do domu wracać. No, że się nie chce po prostu. Czapkę by tylko założył, kaptur i dupa, nie? No. Miło. Tym miłym akcentem żegnamy miłego weekendu. Jak to do zobaczyska. Odpoczywajcie. Siemandero. Bye.